Warszawa zarówno dokumentami rządowymi, jak i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest obligowana do wdrożenia strefy czystego transportu. Podobnie jak trzy inne miasta, Kraków, Katowice i Wrocław. Wdrożenie tej strefy też jest niezbędne po to, żeby zgodnie z dokumentami rządowymi móc uzyskać dofinansowanie dla niektórych projektów. Więc wiemy, że na pewno przyszły rok to jest rok, w którym ta strefa będzie w Warszawie wdrażana, podobnie jak w Krakowie. Natomiast czeka nas jeszcze proces decyzyjny. Obecnie analizujemy wyniki konsultacji, prowadzimy dodatkowe badania po to, żeby Rada Miasta w momencie, kiedy będzie podejmowała decyzję, miała pełen komplet informacji przed podjęciem decyzji w sprawie strefy czystego transportu. Strefa czystego transportu nie będzie wyglądała w Warszawie inaczej niż w innych miastach. Tak naprawdę jest to rozwiązanie, w którym będą wprowadzone ograniczenia w zakresie ruchu pojazdów, które emitują spaliny, zwłaszcza pojazdów starszych. Wiemy z badań, że tych pojazdów jest mniej niż myśleliśmy wcześniej danych, które są w danych CEPiK. Mówimy tu o kilku procentach pojazdów, które są na terenie Warszawy w ruchu. I tak naprawdę są to pojazdy często jakby mocno wyeksploatowane. Co bardzo ważne, dla pojazdów, które mają walory pojazdów zabytkowych, ten wymóg nie będzie obowiązywał. I co bardzo ważne, również dla mieszkańców strefy też będą wprowadzone rozwiązania, które pozwolą im się dalej poruszać tymi pojazdami po strefie. Rządowe dokumenty, które zostały przyjęte przez rząd w ubiegłym roku, one wyraźnie wskazują na to, że intencją polskiego rządu jest wdrożenie tego typu stref w każdym mieście, które jest powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj wiadomo, że gdzieś tam na tym froncie pozostają cztery miasta, które mają ten problem największy, natomiast wydaje mi się, że po stronie samorządów ten głos jest wspólny. Brakuje nam tak naprawdę dzisiaj też dobrych narzędzi do tego, żeby skutecznie strefę wdrożyć. Czekamy jak wynik sądowej batalii w Krakowie. On też pokaże, jak będzie się kształtowało orzecznictwo w zakresie tworzenia stref czystego transportu.